Jedę na przystanku. On mówi jeszcze frytki z balonikami Swima, co wziąłem do McDonaldu. Bardzo ładne piękne. Oczekuję na taksi i jedziemy do domu. Dziękuję bardzo. No, dzień dobry. Ogółem wczoraj to byłem sam zaskoczony. Z tego wiem, co dużo widzów was odwiedziło. No, było trochę widzów. Nawet i tajniacy byli, a to... Też widzowie. Też widzowie. Przyjechali do mnie. Porozmawiać trochę i wszystko było w porządku. A później przyjechał tutaj z tego, z kościoła wracał i wyszedł. 3 godziny rozmawiał o w kościele, jak białoruskim, jak się modlą, jak całe te i po prostu i jeszcze odwiedzi nas, powiedział i no tyle, ja chyba 3 razy wychodziłem. No to aż ciemno się robiło już, szaro się robiło. On dopiero, no, on był, ja wyszedłem na ulicę, po drugiej stronie, całe te, o cześć major do mnie, całe te i mówi, no ja za 6 minut mam autobus. To 4 godziny prawie gdzieś minęło, kiedy poszedł, pojechał. Na deszcz i te śmierdzące skarpetki? A, to właśnie mogę powiedzieć, że... Już nagrywacie o śmierdzących skarpetkach moich? A co, nie ja było? Ja nagrywam o tobie. Było tak, po prostu deszczyk padał i po prostu otworzyłem sobie drzwi, nie drzwi, okno otworzyłem, bo fajne świeże powietrze, całe te, a mówię do Krzyśka, o, przyszedł miał chyba tam robić, to zmienił spodnie, majtki też zmienił, jak to się mówi, i po prostu całe te... Taki też zmienił? Ale ja zobaczyłem, jak to ogółem śmierdziało. Mogę tak powiedzieć, śmierdziało. I po prostu, ja mówię do niego, popsikałem odświeżaczem i po prostu ja mówię, ja tutaj nie będę siedział, ja nie będę truł się. I otworzyłem okno. A ty trujesz się? To kurwa, nie bryj się tutaj, tylko bryj się na ulicy. Ludzie chcą, żeby się nie kłócić. To ja nie będę z tobą nagrywał. Ostatni raz będę z tobą nagrywał teraz. I fajnie. I otworzyłem okno i punkt 12. Pół do 12, bo ja zobaczyłem całe te, pod trochę tak, ten, a ja słyszę. O kurwa, zimno. Myślę, dobra, przymknąłem do drugiej, przymknąłem okno. Już wiaterek tak się trochę nagrzało, całe te, ale patrzę, dalej śmierdzi. Myślę, nie, a tak się fajnie, takie sny miałem, Nero się śnił mi, całe te i podwórko, normalnie, a dla mnie mówi, dzisiaj rano, ty, mi tak lekko się spało. O, i właśnie tak lekko się spało, bo to świeże powietrze, to musi organizm odpoczywać. Jak jest, jak nie jesteś umyty, mogę ja powiedzieć. Ja zawsze się myję. I jak nie jesteś umyty, całe te nieprzewietrzone mieszkanie, całe te po prostu organizm się dusi. Organizm nie odpoczywa. Jakiegoś mieszka? Męczy się organizm. I chciałem powiedzieć, że proszę tutaj nie krzyczeć. No nie, nie, ale lekko mi się spało całe te, a no nogi zmarł. I no co? Muszę, ludzie krzyczą na mnie, że ja tak wyprawiam. To ogółem ja mogę powiedzieć pewne rzeczy, a za dużo nie mogę mówić, bo po prostu... Ja nie jestem, jak to się mówi, konfidentem i ja drugiej osoby nie sprzedaję. I po prostu ja mam swoje życie, on ma swoje życie, po prostu
jak mamy się pokłócić, to możemy się pokłócić, a ja mogę klucza wziąć, zamknąć drzwi i sobie pójść nawet w nocy, bo jestem dorosłą osobą. I dla mnie nikt nie zabroni sobie iść tam, gdzie mi się spodoba i co robić. Po prostu co sobie piwko wypić, czy ukuć sobie żądłem do dziupli. Po prostu to jest taki człowiek, który po prostu ma jeszcze głowę i po prostu wie, jak żyć na tym świecie i po prostu chciałem zakończyć i pozdrowić was wszystkich. Dziękuję za rozmowę.